It was fun, I enjoyed it, and we had a really good time with my mate there. It was a great game, definitely, but it was really based on luck. I think some questions were fairly easy and others were quite hard. With this project I'm here for 4 years already, so I'm enjoying that for the second year in the row the project is successful also in Slovakia, as you can even see it now. I am here only girl and I didn't believe that I can win. So, and my inspiration was I love to read, I love to educate, so I think this is the very good way to learn something new. It requires a good set of knowledge, but it also has an element of chance, luck in it. So I think it can be fun for everyone. I really liked it. I bring it on geography classes and everybody likes it, especially my geography teacher. And sometimes at home I also play with this, and I think it's a very good way to teach everybody some part of the geography of the history and the culture. So I'm highly interested in diplomacy, the three C's, okay. So Central and Eastern Europe and the Balkans. Yes. So this event is just perfect. I would like to be a lawyer, but I have very big interest in the money sector or in geography, so I could see myself as an attaché in the future. I'm expecting meeting new people who are interested in similar topics and taking part in the competition. I don't know what to expect exactly from the next round of the competition. During the holiday, this is a great opportunity to get new experience. Sam jestem fanem różnego typu gier planszowych, więc dla mnie to jest bardzo fajne połączenie jakby rozrywki, którą daje gra planszowa i również edukacji, wiedzy na temat właśnie Trójmorza. Jest to gra karciana, a jednocześnie jest wykorzystaniem książeczki, w której znajdują się pytania, zagadki dotyczące poszczególnych krajów. A zatem od uczestników jest może nie tyle wymagana wiedza, co jest to okazja do nauczenia się wielu informacji o innych krajach, a także samej inicjatywie Trójmorza. Celem gry jest pokazanie, że idea Trójmorza łączy nas wszystkich, że mamy wspólne cechy, mamy ciekawe informacje, którymi możemy się dzielić i w ciekawy sposób też nauczyć się geografii, historii, kultury danego kraju i całego regionu. Fundacja Jagiellońska działa na pograniczu edukacji i spraw międzynarodowych. Prowadzimy program stypendialny dla młodzieży z Podkarpacia. Zajmujemy się także Europą Środkową Wschodnią w bardzo różnych wymiarach. Jednym z takich wymiarów jest właśnie współpraca w ramach inicjatywy Trójmorza, ale to także współpraca z Ukrainą, to także przybliżanie zagadnień zagranicznych, międzynarodowych mieszkańcom Podkarpacia. Organizujemy finał krajowy projektu o Trójmorzu. Jest 12 krajów. Z każdego kraju uczestnicy konkursu o Trójmorzu wyłonieni z najlepszymi wynikami biorą udział w takim oficjalnym krajowym finale, a spośród tych osób zaproszonych wyłaniamy dwójkę najlepszych z najlepszych, którzy zareprezentują swój kraj na międzynarodowym finale w Polsce na jesieni. Ważny projekt i tutaj gratuluję Ośrodkowi Debaty Międzynarodowej, Fundacji Jagiellońskiej i wszystkim osobom, które się w ten projekt zaangażowały. Gratuluję dlatego, że ten projekt pozwala na to, żebyśmy nawzajem się lepiej poznali, żebyśmy poznali swoją historię, swoją geografię, żebyśmy także poznali się nawzajem, żebyśmy mieli wzajemne kontakty, a to są te rzeczy, które w dużej mierze zniszczył komunizm. Witając tu pana ministra, witając wszystkich zaproszonych gości, szczególnie was, młodych ludzi, którzy dzisiaj się tutaj stawili na to nasze spotkanie, na podsumowanie, czyli tą galę
finałową trzeciego międzynarodowego konkursu wiedzy o Trójmorzu. Chcę wyrazić dużą radość, dlatego że sama idea Trójmorza jest oczywiście bardzo ważna, aktualna. Sytuacja, w której się znajdujemy, jeszcze bardziej ją wymiaruje, definiuje w sensie pozytywnym i podkreśla, że ta idea, ta inicjatywa jest słuszna, potrzebna i odegra dużą rolę w układzie geopolitycznym